przy naszej parafii istnieje parafialny zespół Caritas i jest właśnie on organizatorem grupnym wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci już od 2009 roku. Od 2009 roku do 2012 wypoczynku letniego skorzystało aż 178 dzieci. Kolonie organizujemy właśnie nad morzem. Dzieci nieraz w ogóle nawet tutaj niektóre nie mają możliwości być, bo wiadomo. To jest w miejscowości Częsacz, w ośrodku kolonijnym, oddalonym 150 metrów od morza i pięknej, piaszczystej plaży. Mają tam właśnie do dyspozycji i boisko, i salę telewizyjną, salę dyskotekową. No wszystkie te, tak żeby mogli odpocząć, popływać, ratownik i oczywiście wychowawcy jadą, nie? Którzy opiekują się przez ten czas. Tutaj właśnie dzięki panu burmistrzowi i w ogóle całej właśnie samorządowi dotacje, jakie otrzymaliśmy na te organizacje tego zadania, wyniosły 60 tysięcy złotych. I wypoczynek organizowany był głównie dla rodzin właśnie znajdujących się rodzin trudnej sytuacji materialnej. Stąd ta też wielka wdzięczność właśnie, że i tutaj oczywiście stajemy do konkursu, nasza parafia jakoś to wygrała te konkursy i stąd ta wielka radość, nie? I dzieci tutaj tęczy zbierzemy z całego miasta, nie bierzemy tylko z naszej parafii, nie? Przygotowujemy się właśnie, bo to trzeba się też przygotować tam konkretnie, też chcemy właśnie wystartować jak się uda, no to jeszcze spróbujemy właśnie, bo to też potrzeba i wysiłku wychowawców, trzeba znaleźć to wszystko, oni robią czy nie, właśnie jako wolontariusz. Także to potrzebne nam tej siły takiej, tej fachowej też muszą być fachowcy, ale dzięki Bogu póki co to mamy, także jeżeli będzie w tym roku ogłoszony konkurs, to nasza parafia startuje. A jest niesamowite, bo tutaj później jak i rodzice wszystko się cieszą właśnie i widać tą radość później i z powrotu tego, bo niektóre dzieci naprawdę no, nie były nad morzem, nawet nie wiedzą, niektóre właśnie jak opowiadali po chwili, zobaczyli, ale duże jezioro, jakie duże jezioro, to jest dla nich też i taki odpoczynek i no to także się cieszymy z tego. I dziękujemy jeszcze raz, to chciałem podkreślić właśnie na pana burmistrza i całego zarządu miasta, które nam właśnie tutaj to organizuje te konkursy, my możemy korzystać z tego, bo bez tej dotacji jest to niemożliwe.